Sala Władysławowska Zamku Hrabczeńskiego w Pradze. Czechosłowackie Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru prezydenta republiki. To najwyższe stanowisko państwowe objął ponownie Antonin Nowotny, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Uroczyste ślubowanie rozpoczyna nową, pięcioletnią kadencję prezydenta Nowotnego. Spotkanie z mieszkańcami Pragi na dziedzińcu zamkowym. Na ratunek trzeszczącej przyjaźni Paryża i Bonn pojechał do de Gaulle'a były kanclerz Adenauer. 88-letni polityk zachodnio-niemiecki niewiele jednak wskórał. W sprawach wspólnego rynku i wielostronnych sił nuklearnych nadal zasadnicze różnice dzielą oba kraje. W tym mieście jeszcze dzisiaj zamyka się na noc bramy w obawie przed nagłym najazdem. Stolica Jemenu, 60-tysięczna Sana. Kraj, który aż do ostatnich lat opierał się wpływom cywilizacji współczesnej i zachował w niezmienionym stanie swą dawną kulturę i obyczaje. W starożytności Jemen zaliczano do tak zwanej Arabia Felix, Arabii Szczęśliwej. Jeśli była ona szczęśliwa, to chyba tylko dla feudalnych możnowładców i sułtanów. Dopiero po obaleniu monarchii zaczęły się tu pewne przemiany. Budowa szpitala, który jest darem społeczeństwa węgierskiego dla mieszkańców Sany. Największym nieszczęściem Jemenu, szukającego swego miejsca w rodzinie arabskich krajów postępowych, była trwająca od 2 lat wojna domowa. Przeciwko zwolennikom wygnanego imama El-Badra i jego protektorom z Arabii Saudyjskiej utrzymywano w pogotowiu liczną armię wspomaganą przez Egipt. Zawarte niedawno zawieszenie broni uwalnia wreszcie młodą republikę od ciężaru przeklętej przez wszystkich wojny. Mówiono nam zawsze, na to nie ma rady. Każde dziecko musi przejść Odrę. Pod mikroskopem radzieckiego naukowca profesora Smorodincewa otworzyły się jednak nowe perspektywy walki z tą chorobą. W Leningradzkim Instytucie imienia Pastera wyprodukowano szczepionkę zapobiegającą odrze, tak jak inne chronią przed blonicą lub paraliżem dziecięcym. Dzięki masowym szczepieniom liczba zachorowań na odrę w Związku Radzieckim spadła do minimum. Miasto w mieście. Galerie Lafayette, największy dom handlowy Paryża. 150 tysięcy klientów dziennie i 5 tysięcy osób personelu. Za kulisami stoisk ogromne magazyny i pracownie. Firma wysyła do fabryk własne projekty i otrzymuje żądany towar. Tysiące dostawców demonstrują na biurkach dyrektorów swe rewelacje. Nieprzeliczona armia idealnych w proporcjach, choć martwych manekinów. Nowe kreacje można ocenić i na żywych modelkach. Hasło Wszystko dla Pań ma swoje głębokie uzasadnienie. Rzeczywiście kobiety stanowią większość klienteli i decydują o milionowych obrotach. Mężczyznom pozostawiono wybór broni, ale i to, co upolują, należy do dam. Nadchodzi noc. Zaledwie kilka godzin przerwy przed następnym dniem wielkiego handlu. Dawno już tutaj nie byliśmy i przyjemnie stwierdzić, że znów tyle zmieniło się w jednym z najsympatyczniejszych polskich miast. Odbudowa, i to jaka, sięga coraz dalej w głąb najbardziej zniszczonych dzielnic. Ruchliwe, pełne życia śródmieście godnie reprezentuje trzecią dziś w kraju pozycję przemysłową i gospodarczą tego miasta. Charakterystyczny rynek z zabytkowymi kamieniczkami i ratuszem.
Tak to Wrocław. Na ulicach Świdnickiej, Świerczewskiego, Olawskiej, na placu Kościuszki koncentruje się życie handlowe miasta, którego zaludnienie wynosi już niemal 500 000. Wrocławska młodzież nie pamięta i ma prawo nie pamiętać, jak trudne były nasze tu początki. Obok nowych domów buduje się tu także stare twierdze i pałace w autentycznym hiszpańskim stylu. Świat filmu. Reżyser Andrzej Wajda wykorzystał do swych popiołów wrocławskie dekoracje z rękopisu znalezionego w Saragosie. Operator Jerzy Litman. Polscy legioniści szturmują ostatnią barykadę Hiszpanów. Fotografie sławnego francuskiego reportera Henri Cartier-Bressona. Jego spojrzenie artysty i rasowego dziennikarza sięga z jednakową ostrością na dno i na szczyty naszego życia. Te same problemy ujmuje wystawa światowej fotografiki, która pod tytułem Kim jest człowiek odwiedziła dotychczas 40 miast europejskich. Obok idyllicznych scenek twarda prawda. Człowiek człowiekowi wilkiem. Zaskakujące puenty i cienkie piwko naszej codziennej egzystencji. Eksponaty z ogólnopolskiej wystawy fotografii. Na pytanie, kim jest człowiek, nasi fotograficy starają się odpowiedzieć możliwie niecodziennym punktem widzenia. Andrzej Lapiński jako Don Juan. Czego to już o mnie nie nawypisywano? Świat uroił sobie, że mnie zna. Niesłusznie. W domu rozpusty, który wcale nie jest mi potrzebny do szczęścia, gram w szachy, natychmiast uważa się mnie za intelektualistę. Miłość do geometrii. Cokolwiek robię, przypisuje się temu jakieś znaczenie i tworzy się z tego poezję. Kto to wytrzyma? Chciałbym po prostu być taki, jak jestem i nic poza tym. Tylko być. Gdzie jest kraj bez literatury? Panie i panowie, oto czego szukam. Raju szukam. Dziewiczości. Irena Górska i Elżbieta Czyżewska. Wyjdź za mąż, powtarzam. Nie zasługujesz na nic lepszego. Widzisz? W roli ojca Diego Tadeusz Bartosik. Niedobrze jest żyć samemu człowiekowi na świecie. Uczyńmy mu towarzyszkę. I Bóg sądzi, że tak jest dobrze? Bardzo dobrze. A przy tym powinienem być księżnie wdzięczny. Wiem, mam do wyboru tylko śmierć albo pobyt tutaj, wdzięczny. Za to więzienie w rajskim ogrodzie. Mm-mm. Przyjacielu. No, jest to naprawdę więzienie. O 44 komnatach. Pomyśl, Don Juanie, o innych, którzy mają małe mieszkanka. Jesteś dla mnie niesprawiedliwy, Don Juanie. Tak jest, moja droga. Z pewnością. Naprawdę musiałam się na chwilę położyć. Chcesz wina? Nie. Dlaczego nie? Dostałam nagle zawrotu głowy. Chyba będziemy mieli dziecko. Dziecko. A więc stało się. Nie mów teraz, że cię to cieszy. Ale jeśli kiedyś zauważę, że cię to naprawdę cieszy, będę szczęśliwa. Smacznego.
Smacznego. Sztukę Maxa Frisza wystawił Teatr Dramatyczny w reżyserii Ludwika René.